Wybór studiów przez Karola Wojtyłę dokonany był oczywisty. Nie było przed wojną normalnego trybu akademickiego kształcenia aktorów. Poza warszawską PIST nie było szkół teatralnych, które by przygotowywały na wyższym akademickim poziomie. Były to szkoły przy samych teatrach. Polonistyka dla osoby, która podejmowała próby pisarskie, która już miała jakiś dorobek literacki i która pasjonowała się scenicznym słowem. Polonistyka, sam papież zresztą po latach to wyzna, była kierunkiem najwłaściwszym. Krakowska polonistyka, tradycyjnie najlepsza z wszystkich polskich polonistyk, grupowała wybitnych uczonych. To też pewnie zadecydowało o tym, że Karol Wojtyła, który przyjeżdżając z Wadowic do Krakowa, miał już bardzo szerokie przygotowanie polonistyczne, oczywiście prywatnie przyjmowane, wiedział, że tutaj spotka wybitnych pisarzy, historyków literatury, że to środowisko będzie środowiskiem dla niego niezwykłym. Znał także potencjał krakowskiego teatru. W tym teatrze bywał. On, który występował na scenie wadowickiej, bywał tutaj i bywał na spotkaniach z najlepszymi mistrzami krakowskiej sceny. Stąd i wybór miasta był oczywisty. Zresztą z Wadowic oczywistością było przyjeżdżanie na studia akademickie właśnie do Krakowa, w żadnym wypadku nie do Lwowa czy do innych ośrodków. Wybór był spowodowany pewnie i tym, że on nie do końca jeszcze miał rozstrzygnięcie takie wewnętrzne, czy pisarz, czy poeta, czy aktor, kim będzie. W gruncie rzeczy pewnie czuł się i poetą, i aktorem, i nie widział w tym żadnej sprzeczności. Stąd też, kiedy przybył do Krakowa na studia, no, podjął obok polonistyki również zajęcia utworzonej właśnie przez Krakowską Konfraternię Teatralną Szkole Dramatycznej, mianowicie Studiu 39. Kiedy przyjechał do Krakowa, dla ojca i syna, bo ojciec przyjechał razem z nim, zlikwidowali mieszkanie wadowickie, przybyli tutaj, no i zwrócili się do rodziny Kaczorowskich. Tutaj mieszkał brat matki Karola Wojtyły oraz dwie siostry w budynku przy ulicy Tynieckiej 10. Mieszkanie było skromne, ale wydaje mi się, że dzisiaj po wyremontowaniu i przeznaczeniu tego mieszkania na cele takie trochę muzealne, można sobie wyobrazić, jak ono wyglądało. Ksiądz Józef Andrzej Nowobielski zadbał o to, żeby wyposażyć to mieszkanie dzisiaj mniej więcej tak, jak ono wyglądało wtedy, także i w meble z tamtego okresu. Może niektóre zresztą są nawet tamte oryginalne. Dwa pokoje, korytarz, maleńka toaleta, mała kuchnia od strony ulicy. Pokoje oknami wychodziły na niewielki, ale bardzo ładny ogródek i pewnie tak tam wtedy też było. To mieszkanie, które później nazwali jego koledzy Karola Wojtyły, katakumbami, ze względu na to przyziemie, te położenia tego mieszkania, i na fakt, że tam rodził się teatr absurdyczny, tam się odbywały próby, tam odbywała się niejedna dyskusja, którą toczył bez wątpienia w wirze wielkiego emocjonalnego zaangażowania Karol Wojtyła ze skłonnym do emocjonalności znacznie większej Mieczysławem Kotlarczykiem, a może i jego żoną Zofią Mieczysława Kotlarczyka, świetnie zresztą w tym względzie przecież przygotowaną, bo przecież
1941 roku, a więc już po śmierci ojca, kiedy Mieczysław Kotlarczyk przybył do Krakowa razem z żoną, salwując się przed spodziewanymi aresztowaniami i podjął pracę jako konduktor tramwajowy, a nie miał mieszkania, Karol podzielił się tym skromnym mieszkaniem ze swoim przyjacielem i jego żoną i zamieszkali razem. W jednym pokoju była sypialnia Karola, w drugim państwa Kotlarczyków. Marian Niżyński był człowiekiem porywczym, ale bardzo sprawnym. Napisał piękną śpiewogrę pod tytułem Kawaler Księżycowy. Kawaler Księżycowy był przyjęty jako rzecz niezwykle interesująca. Zwłaszcza, że to była śpiewogra, dorobiono do tego muzykę. W parę miesięcy przygotowano znakomity spektakl. W spektaklu występowali i ludzie dorośli, czytaj pani Twardowska, prawda? W spektaklu tym wystąpiła grupa kolegów i koleżanek Karola Wojtyły z pierwszego roku studiów polonistycznych. Między innymi bodaj najbliższy jego przyjaciel, czyli Juliusz Kedryński, ale wystąpił także Tadeusz Kwiatkowski, Czuprynówna wystąpiła i paru jeszcze innych. Wielkość tego spektaklu odsłoniła próba generalna, która odbyła się w docelowym miejscu, czyli na dziedzińcu Kolegium Nowodworskiego. 7 czerwca 1939 roku w pięknej, późnorenesansowej scenerii z wykorzystaniem schodów niezwykle efektownych i lodzi i arkad na pierwszym piętrze odbył się pokaz Kawalera Księżycowego. Zachowało się sporo informacji na ten temat. Wszystkie są zgodne. Spektakl był świetny. Był zrobiony w sposób lekki, prześmiewczy trochę, ale bez prześmiewczości dla prześmiewczości. Posiadał bardzo celne odniesienia, wręcz aluzje do sytuacji międzynarodowej Polski w przededniu II wojny światowej, odwołując się bardzo zgrabnie do wzorców literackich, głównie romantycznych. Pokazał Niżyński, że właściwie ta sytuacja Polski to sytuacja osamotnienia. Kilka tygodni później miało się okazać, jak tragiczne było to osamotnienie. Karol Wojtyła grał wśród znaków zodiaku, grał rolę byka. Opowiadał mi Tadeusz Kudliński, skąd ten wybór roli. Wojtyła miał świetnie postawiony głos. Miał głos donośny, mocny. Pamiętajmy, nie było tam nagłośnienia w znaczeniu dzisiejszym. Ta sceneria to sceneria dość dużego dziedzińca i trzeba było opanować i publiczność i być słyszalnym. Łatwiej słabsze głosy jest pomieścić w środku, natomiast to musiało być rozpoczęte znakomitym głosem. Wedle zapewnień Tadeusza Kudlińskiego takim głosem dysponował właśnie Karol Wojtyła. Zostałem zaproszony do Pałacu Apostolskiego, najpierw na mszę świętą do kaplicy papieskiej, a później zostałem przyjęty przez Ojca Świętego w obecności księdza prałata Stanisława Dziwisza i księdza Józefa Andrzeja Nowobielskiego. Spotkanie było długie. Ojciec Święty oczywiście już był po lekturze tych tekstów i potwierdził, że tak, to są oczywiście jego teksty. Tam był list oczywiście jeszcze dołączony, ten, do którego dołączone były wtedy te sonety i magnifikat. Kilka słów komentarza ze strony Ojca Świętego, no i przede wszystkim słowa dotyczące samego magnifikat.
Magnifikat był jedynym tekstem spośród tych, które przesłaliśmy Ojcu Świętemu i które ja przywiozłem, który był opublikowany w znaczeniu, w tym wydaniu znakowskim w 79 roku. Ojciec Święty powiedział wtedy, zresztą później w liście, zawarł te słowa, mam słowa Ojca Świętego nawet w tym liście tutaj z sobą, że zawsze miał wątpliwości, czy ten tekst jest jego tekstem. Ale teraz, kiedy zobaczył, że w 1939 roku on wysłał te teksty własnoręczne i zostały zamieszczone jako jego tekst do oceny, mówi, utwierdziłem się w przeświadczeniu, że to mój tekst, że to jest mój utwór. Otrzymałem zgodę Ojca Świętego na opublikowanie tych tekstów. Dlatego też tę rozmowę i tę akceptację Ojca Świętego tych tekstów uznaję za tych tekstów przepisanych także przeze mnie, bo ja je oprócz tekstu tego autorskiego, odręcznego, przepisałem i przesłałem Ojcu Świętemu. Dlatego też te akceptacje tekstu Karola Wojtyły przez autora uznaję za tę wersję ostateczną, ponieważ on mi tę wersję potwierdził wtedy. Na tę wersję wyraził Ojciec Święty zgodę. Kiedy uzyskałem zgodę na opublikowanie tych wierszy, trochę ogarnęła mnie z jednej strony radość, ale z drugiej strony uznałem, że może zaryzykować coś więcej. Mając teksty, rękopisy, niepublikowane dotąd nigdy, odważyłem się zapytać Ojcze Święty, a może byśmy podali z jednej strony tekst drukowany, a z drugiej strony faksymile rękopisu? Papież się zastanowił i mówi, nigdy nie wyrażałem takiej zgody. Po watykańsku się ja zachowałem wtedy. Mianowicie czekałem. Gdybym powiedział, że wycofuję się, pewnie bym spaprał robotę. Papież spojrzał na mnie, przyglądał się jeszcze tym tekstom i mówi, dobrze, zgadzam się. Może od czegoś trzeba zacząć. No i w ten sposób powstało jedyne w swoim rodzaju wydawnictwo, że obok tekstu drukowanego, młodzieńczy tekst pisany ręką Karola Wojtyły w tamtym okresie, nie przypisywany nawet przez Karola Wojtyłę po wojnie, tylko właśnie wtedy, w 1939 roku. Ale jeszcze jedno pytanie ostatnio padło z mojej strony. Ojcze Święty, z listu wynika jednoznacznie, że to jest tylko część tego tomiku. Papież mówi, wątpię, czy się zachowały. A jeśli się zachowały, a ja znajdę, czy będę mógł liczyć na możliwość wydania? Wątpię, czy są, powiedział Ojciec Święty. Ponowiłem pytanie zatem, a jeśli się okaże, że są, to Pan będzie miał pierwszeństwo wydania. No więc dużą życzliwością Ojciec Święty to zresztą wypowiedział. Tak rozpoczęła się nasza korespondencja. Strasznie brzydko mówię, nie nasza, moja korespondencja kierowana do Stolicy Apostolskiej, której Ojciec Święty albo przez swoich przedstawicieli, albo przez księdza prałata, później już biskupa Stanisława Dziwisza, korespondowano ze mną. Dzięki temu najpierw ukazał się nakładem wydawnictwa literackiego z moim opracowaniem sonety Magnificat z tymi faksymilami oraz tekstem, który przygotowała Zofia Kotlarczykowa w oparciu o własne doświadczenia i w oparciu o list, który
do którego dołączone były te sonety, zaopatrzyła ten tekst tytułem Wiosna przyniosła mi te myśli, bo takie tam między innymi słowa Karola Wojtyły. Kiedy okazało się, że nadspodziewanie w archiwum po naszej rozmowie teksty, których miałem poszukiwać, się odnalazły, ale dopiero wtedy, bo wcześniej ich nie było, no to droga do wydania nie była już taka trudna. Tym razem oficyna Krakowia, kierowana przez mojego przyjaciela Tadeusza Skoczka, wespół z Muzeum Archidiecezjalnym, z księdzem Nowowilskim, stanęli na wysokości zadania i ten tomik w moim opracowaniu ukazał się w roku następnym, czyli 1996.